Jaki jest twój styl? Kurde, ciężko mi określić, bo tak naprawdę ja myślę, że każdy tatuażysta to szuka całe życie, żeby się odnaleźć w swojej stylistyki jakieś. Lubię robić surrealne, malarskie rzeczy, najbardziej to. Okej. Okay. Zajmuję się tatuażami głównie bajkowymi, Disney i realizmem. Słodko neotradycyjny. Generalnie to staram się nie ograniczać. Soczek daje. Dziękuję. Nie ograniczać tak stylu. Trochę koloru, trochę czerni, no wszystko, po troszeczkę wszystkiego. Kasia. Do większości moich autorskich prac wsadzam heksogeny. Neotradycyjne. Skąd czerpiesz inspirację? Obserwuję artystów w zasadzie z różnych zakątków świata. Inspirację czerpię albo z głowy, albo z bajek. Zewsząd. Z filmu, z muzyki. Skąd się da? Okej. Okay. Wow. O, może znam odpowiedź na to pytanie. To zależy, co muszę zrobić, ale większość z filmów dla dorosłych. Z głowy swojej, z filmów, z plakatów. Czasami wpadam na jakieś pomysły, jadąc do pracy i je sobie zapisuję, żeby później je zrealizować. W większości z głowy albo z tego, co po prostu lubię. Wykorzystuję obrazy, które mi się podobają. Co robisz, gdy twój tatuaż jest podrabiany? Wiesz co, trafiłam kilka razy tylko na kopię moich prac. Co mam zrobić? Nic nie zrobię, no nie poradzę nic na to. Jak już się wrzuci raz swoją pracę w internet, no to trzeba liczyć się z tym, że ona będzie żyła własnym życiem. Osobiście nie kopiuję i nie jestem absolutnie za tym. Ale nie będę robić żadnych afer, no nie? Generalnie w zależności w jakim kontekście jest podrabiana praca. Jeżeli podrabia tą pracę tatuażysta, który wystawia to później na konwencję jako swój tatuaż, no to jest to super nieetyczne, nie? Nie robi się takich rzeczy, a zdarzały się już takie rzeczy. Jeżeli jest to młody tatuażysta, który dopiero się odnajduje, no to ja rozumiem, że musisz czerpać też jakąś inspirację z kogoś, nie? Wiadomo, że każdy jakoś zaczynał i nikt z nas się Da Vinci nie urodził od razu, nie? Więc tutaj droga jest długa i wyboista, nie? Więc tutaj wszystko zależy z kontekstu, co, gdzie i kiedy, nie? Jeśli jest ta praca dobrze podrobiona, no to cieszę się, że ktoś ode mnie zgapił, a jeśli to jest słabe, no to się z tego śmieję. No już nie tylko chodzi o moje, ale także o innych artystów, gdy widzę pewne zażenowanie, że ktoś nie poświęci czasu dla siebie, dla swojej sztuki, dla swojego klienta, żeby mieć coś niesamowitego. No i uczucia mam strasznie mieszane. Jest to grzech numer jeden. Nie zdarzyło się. Nie miałem takiej sytuacji jeszcze, żeby ktoś powtórzył to, co zrobiłem. Czy aby zostać tatuatorem wystarczy talent, czy można się tego wyuczyć? Ja myślę, że generalnie są osoby utalentowane, które łapią to szybciej, są osoby, które tak jakby muszą zrobić większy wkład, żeby dojść do tego, co te osoby, które mają predyspozycje bardziej, o tak bym to nazwał, nie? Bo to jednak chodzi o jakieś tam predyspozycje bardziej niż talent, nie? Bo takich prawdziwych talentów to jest dla mnie garstka ludzi, nie? A to jest bardziej ciężka robota i siedzenie po nocach i kombinowanie i bardziej, ja to tak widzę, nie? Na takiej zasadzie. Także ja myślę, że można się wyuczyć. U jednego to będzie rok, u jednego 20 lat, nie? Jeden się nauczy w 2 miesiące fajnej stylistyki, sobie coś ogarnia, a jeden nie da rady przez 20 lat nic ogarnąć, nie? Tutaj indywidualnie można. No myślę, że talent jest jak najbardziej wskazany, chociaż z tego co widzę, to młode osoby są naprawdę tak kreatywne, że nawet nie mając talentu, coś tam próbują tworzyć. Jednym wychodzi lepiej, innym gorzej. Nie, no zawsze chyba trzeba mieć coś takiego w sobie. No trzeba pomysł na siebie znaleźć, nie? Trzeba mieć coś zawsze, jakieś zaplecze, rysować chociaż jakoś ładnie, rysunek wyszkolić. Później można się zawsze wyuczyć, dziarać. Może się wyuczyć.
ja myślę, że trzeba po prostu to czuć, bo jak ktoś robi coś z pasją, to widać wtedy, że to wychodzi i generalnie jest wtedy spoko, a jak ktoś na przykład chce tatuować, żeby, nie wiem, zarabiać dużo kasy, albo nie wiem, móc się uważać za fajnego czy coś w tym stylu, a kompletnie nie zna się na tym, albo nie ma warsztatu rysunkowego, no to trochę kiepsko. Mi się wydaje, że potrzebne jest, że to i to idzie razem ze sobą w pasy. Zrobiłem do takiego, że czasami ludzie, którzy mają po prostu talent do rysunku, potrafią zaskoczyć po kilku miesiącach i tatuować naprawdę na dobrym poziomie. A teraz najważniejsze pytanie. Tak z przymrużeniem oka. Po ile rynkaw? Nie wiem. Po ile rękaw? Tak. Mówimy o cenie? Tak. Ja robię rękaw 5 sesji, za sesję biorę 1500-1600 zł. Po 20 groszy. 50 cm za 50 zł. 100 000. 1500-1900.